Bedeker porta Fidei. Posłuszeństwo kojarzy nam się z czymś, co nas zniewala: z tym, że mamy wypełniać prawa, przepisy, mamy słuchać różnych zakazów. Tymczasem chrześcijaństwo uczy nas, że posłuszeństwo to droga do wolności, że prawdziwą wolność możemy uzyskać tylko i wyłącznie wówczas, gdy będziemy posłuszni. Bedecker, Porta Fidei. Żeby zrozumieć, na czym polega posłuszeństwo, posłużę się prostym przykładem. Większość z nas porusza się po drogach, marzymy o drogach równych, prostych drogach, które jak najszybciej doprowadzą nas do celu, który sobie wyznaczyliśmy. I wyobraźmy sobie piękną autostradę. Autostradę, która została e, dokładnie przemyślana, zaplanowana. Umieszczona w taki sposób, aby bezpiecznie doprowadzić i szybko nas do celu. I teraz ta autostrada ma różne zakręty. Wolność, która kojarzy nam się z tym, że mogę robić co chcę, mogłaby podpowiedzieć, dlaczego mam słuchać autostrady? Dlaczego mam słuchać znaków drogowych, które są ustawione z boku ulicy? Przecież wszystko mogę. Wszystko mi wolno, mówi święty Paweł, ale jednocześnie od razu dodaje, nie wszystko przynosi korzyść. Idąc dalej za tym przykładem, jeśli będę robił to, na co mi się, To, co mi się tylko chce, to, co mi się podoba, to dlaczego mam skręcać, skoro droga zakręca? I każdy normalny człowiek zdaje sobie sprawę, że skończy się to nieszczęściem, dramatem, wypadkiem. Czy więc. Kiedy skręcamy razem z drogą, która zakręca, jesteśmy wolni czy też zniewoleni tą drogą? Jeżeli jesteśmy posłuszni tej drodze, ona prowadzi nas bezpiecznie. Ona prowadzi nas do celu, a jednocześnie wymaga od nas pewnych form, zachowań, pewnych postaw, kierunku, który obieram. Nasze życie jest swoistą drogą, drogą, która ma nas doprowadzić do świętości, drogą, która ma nas doprowadzić do nieba. Głęboko wierzymy w to, że Bóg na tej drodze pozostawił nam bardzo konkretne znaki, bardzo konkretne prawa, które mają nam pomagać. Ta droga, którą pozostawił nam w Ewangelii, to taka najdoskonalsza autostrada. I na tej autostradzie mamy zakręty, na tej autostradzie mamy znaki, które mówią nam, jak postępować, jak podążać. Możemy tego nie słuchać, ale wtedy prowadzi to do nieszczęść. Jeśli zaczynamy słuchać, jesteśmy posłuszni, stajemy się tymi, którzy podążają za Bożym głosem. Wtedy zaczynamy być prawdziwie wolnymi ludźmi. Wzorem posłuszeństwa jest dla nas sam Chrystus. W liście do Filipian czytamy, że Jezus Chrystus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci. A była to śmierć krzyżowa. Stał się posłusznym i przez to nas zbawił. Posłusznym Bogu. Bóg jest tym, który wie zawsze lepiej. Bóg jest tym, który ma najdoskonalszą drogę. Kiedy wybieram swoją drogę, stawiam się jakby ponad Pana Boga. Chcę wówczas powiedzieć: To ja mam lepszy plan na życie. Jestem nieposłusznym, wybieram po swojemu i wtedy zaczynam błądzić. Tracę tę wolność, którą chce dla mnie Bóg, której chce dla mnie Bóg. Bóg wywyższył go ponad wszystko, czytamy dalej w liście do Filipian. Jeżeli jesteśmy Bogu posłuszni, zyskujemy wszystko, zwyciężamy wszystko. Warto więc zadać sobie pytanie, Komu chcę być posłuszny? Sobie samemu, który jestem niedoskonały, czy Bogu, który w swej doskonałości wie o wiele więcej i wie o wiele lepiej, jak doprowadzić mnie do zbawienia? Bedeker Porta Fidei.